I rozpędzamy się, jedziemy prosto, tu jest 50 km na godzinę. Na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo pojedziemy na skrzyżowaniu, pamiętajmy, wjeżdżamy w strefę ograniczonej prędkości, 30 na godzinę i obowiązuje zasada prawej strony. Wyłączamy kierunkowskaz przed skrzyżowaniem. Na skrzyżowaniu w lewo pojedziemy, w lewo na skrzyżowaniu, kierunek głowa do osi prawidłowo. Ustępujemy prawej na wprost, jak jest wolny, to spokojnie w lewo możemy zacząć wykonywać lewoskręt. Bardzo dobrze, zatrzymanie. I jak autobus ma włączony kierunkowskaz, zatrzymajmy się za autobusem. Broń Boże, jakieś wyprzedzanie z tego względu, że jest to skrzyżowanie. Ktoś wyjeżdżając z prawej strony, widząc autobus, który się zatrzymał, może w każdej chwili wyjechać i nie będziemy mieli możliwości ominąć autobusu, który się zatrzymał, żeby piesi mogli swobodnie wysiąść. Stoją pojazdy, kierunkowskaz, bo odjeżdżamy do osi jezdni, dajmy kierunkowskaz, bo zmieniamy pozycję na drodze. I na skrzyżowaniu pojedziemy w lewo i w lewo, w lewo i w lewo na skrzyżowaniu pojedziemy. Autobus się tu zatrzymuje, pamiętajmy, on tutaj się zatrzymuje, więc kierunkowskaz do osi sobie zjeżdżamy. Uważamy na pieszych i prawą stronę, jak będzie wolne, to dopiero sobie wykonamy lewoskręt. No. Bardzo ładnie do osi dojeżdżamy. Tu mamy ustąp, pełne zatrzymanie. Prawidłowo i jedziemy prosto. 50, rozpędzamy się.